Jak pan spędza czas na emeryturze? Oglądając telewizję. Tak, i w domu. Wnuki się bawi. Do dzieci się jeździ. Ja osobiście bardzo dużo czytam. No i mam ogródeczek malutki, gdzie jak jest gorąco parę dni temu, to tam się siedziało pod wierzbą. A, wspaniale. Z kolegami rozmawiamy sobie. Wspominamy dawne czasy. Przedwojenne, no raczej nie przedwojenne, bośmy się urodzili po wojnie. W kawiarni, na boisko, chodzimy na mecze. Ja jestem bardzo aktywny, ponieważ jestem wiceprezesem Związku Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Lubartowie. Także mamy masę roboty w związku z tym. Także nie mam czasu myśleć o emeryturze. Nie nudzę się wcale w domu.